Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie. Witajcie z powrotem. Jeżeli prawidłowo oglądacie ten film, to przed chwilą mieliście okazję wysłuchać pierwszą z zaproponowanych na dziś kolęd. The First Noel. Pierwsze święta. Wigilia. Święta. Szczególny i magiczny czas. Każdy dostrzega w nich coś innego. Dla mnie ważne jest spotkanie z rodziną przy wspólnym stole. Jednak kiedy byłem dzieckiem, liczyły się kolorowa choinka i oczywiście prezenty. Ale wtedy byłem paskudnym materialistą. Fakt, że magii całości nadawało to wyczekiwanie. Najpierw trzeba było pomóc mamie w sprawunkach domowych, pomóc przy oknach, przy firankach. Oczywiście wysprzątać, wszystko porządniej niż zwykle. A w dzień Wigilii pomaganie przy szykowaniu potraw, krojenie sałatek, kręcenie ciast itd., itd. A kiedy już ten męczący dzień mijał, siadało się do wieczerzy, o której też dzisiaj opowiem. I co? Siedziało się przy stole, zajadało potrawy i patrzyło na choinkę, pod którą leżały pakunki. O, jakie to było męczące, kiedy wszyscy jedli tak powoli. A oprócz tego jeszcze rozmawiali, a przed zakończeniem wieczerzy nie wolno było tych paczuszek ruszyć. A kiedy już się je rozpakowało, wszystko przestawało się jakoś liczyć. Cały ten trud przygotowania świąt szedł chyba w niwecz. Dlatego warto jest docenić coś innego. To na przykład, że przy pięknie przygotowanym stole spotykają się bliscy nam ludzie. Kiedy jest się dzieckiem, to może nie mieć jeszcze znaczenia, ale kiedy w przyszłości drogi rodzeństwa się rozchodzą, to ponowne spotkanie z rodzeństwem, dziadkami, czy później także nawet z rodzicami będzie miało ogromną wartość. Tak wielką, że wiele rodzin rezygnuje nawet z prezentów, bo one już nie mają znaczenia. Jeśli jesteś młodym widzem, to w te święta zwróć proszę uwagę na to, z kim je spędzisz, w jakiej atmosferze i z jakim trudem przygotowanej. Prezenty nie są ważne. A teraz zapraszam na kolejną kolędę. To mały Dobosz. Doboszem był człowiek kiedyś, który w czasach, kiedy nie było internetu, radio, telewizji czy nawet gazet, chodził z bębenkiem po mieście i ogłaszał nowiny, takie jak uchwały Rady Miejskiej. Tytułowy mały Dobosz ogłasza dobrą nowinę narodziny Pana. Zapraszam na utwór w malowniczym wykonaniu żeńskiej wersji Bonnie M. Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie.